Siema, tutaj Bartek, jesteśmy na TryHackMe. Web App Secure 101. Wszystko o bezpieczeństwie aplikacji webowych. Przepraszam, odbiło mi się akurat. Ten pokój jest małą, podatną na ptaki aplikację internetową. W OWASP/JSSHOP przyjrzeliśmy się, jak działają niektóre podstawowe luki w zabezpieczeniach. W tym pokoju omówiłem metodologię i podejście do testowania aplikacji internetowej. Jako etyczny haker musisz przetestować aplikację internetową z perspektywy atakującego. Będziemy używać do tego sposobu myślenia, aby ustalić strategię wyszukiwania słabych punktów w aplikacji internetowej. Mamy spacer po aplikacji. No i dobra, jedno zrobiłem, bo to były... Patrzcie na to, kurwa, to jest jeden z pierwszych pokoju na TryHackMe. To były czasy, kiedy ja nie umiałem zrobić całego. No i dobra, co my tu mamy? Aby odkryć luki w dowolnej aplikacji, musimy zrozumieć, jak działa ta aplikacja. Dlatego nie klikniesz linku w aplikacji i nie spróbujesz zidentyfikować funkcjonalności. Najlepszym sposobem na zidentyfikowanie linków lub określonych funkcji jest uruchomienie robota, Spidera. No, Chrome, Krav Labor, taki robot. Pająk sieciowy będzie podążał za każdym łączem na każdej stronie witryny internetowej, łącznie z prowadzeniem danych do niektórych formularzy. Może to być dobre, ponieważ pomoże Ci wygenerować listę wszystkich stron aplikacji, abyś wiedział, co przetestować i niczego nie przegapić. Ale może być też złe, ponieważ czasami może braknąć funkcjonalności lub nieprawidłowo sformułowane dane wejściowe lub niepoprawne dane, które mogą spowodować uszkodzenie aplikacji. Narzędzie Burp jest dostarczane raz ze Spiderem, które możesz używać do indeksowania w witrynie. Z tego co wiem, to już się nie da za darmo. Można w Zapie, ale z tego co wiem, to za darmo już chyba w Burpie tego nie ma. Ale mogę się mylić. Niektóre luki są specyficzne dla niektórych funkcji, na przykład kiedy widzisz stronę logowania, możesz użyć brutalnej siły lub odgadnąć dane logowania. Jeśli istnieje login użytkownika, czy może być login administratora? Czy może możesz przesłać treści objęte ograniczeniami za pomocą funkcji przesyłania? Jeśli dane wejściowe są generowane z pola tekstowego, czy można wygenerować X? Przesłać, wykonać XS? Na tym etapie ważne jest również przyjrzenie się używanym technologiom oraz numerom ich wersji. Na przykład, czy określone wersje serwerów są dostępne, czy na określone wersje serwerów są dostępne publiczne exploity? Mówi, dobra, mamy sobie ten. Ja 80 to będzie? Tak. Tu mamy Waco Pico. Mamy wysłanie obrazka. Czy czegoś? No i dobra. Mamy tutaj skan. Po skanie widzimy SSH, HTTP i coś, czego nigdy nie wiem, co to jest. I tu jeszcze coś mamy. Na 40243. No i dobra. Jaka wersja Apache jest używana? 2.4.7. Jaki język został użyty do stworzenia tej aplikacji? No i mamy takie ładne coś, nazywa się... O kurwa. Znaczy ja wiem, że to będzie PHP. To jest takie trochę oczywiste. O, tu widzimy na przykład. Bo to... Znaczy dobrze mówię, czy źle mówię? Tak jest. No bo jest aplikacja internetowa, są trzy litery w odpowiedzi. No to raczej będzie PHP. Poczekajcie, jakbym zrobił tak. Czy mi coś tu powie? Powiesz mi coś? Już, halo, stop. Jakiegoś gifa. O, tu się ogarnął. Apache, widzicie, PHP Programming Language, to już się ogarnęło wszystko. Mamy w systemie Ubuntu, ale stare PHP, kurwa, 5.5.9, ja pierdolę. Jaka jest wersja? O, 5.5.9. O, już spokój. No i dobra. Tyle poszło. Czajcie, że wtedy, jak to zaczynałem, ja tego nie umiałem zrobić. Naprawdę, ja bym tego wtedy nie zrobił. To były czasy. Masakra. Ustalenie metodologii. Poznanie się z aplikacją i poznaniu jej funkcjonalności oraz technologii, w jaki sposób ją właściwie przetestujemy. Istnieją dwa szczególne sposoby testowania aplikacji internetowej pod kątem luk w zabezpieczeniach. Pierwszy sposób polega na przejrzeniu każdej strony i przetestowaniu wszystkich funkcji. Wymagałoby to przejrzenia każdej strony aplikacji i w zależności od funkcjonalności przetestowania wszystkich błędów lub luk w zabezpieczeniach, które dotyczą strony. W takim przypadku, jeśli zaczniemy od strony głównej, spróbujemy sprawdzić, jakie funkcje możemy wykonać na stronie głównej, a następnie przejdziemy do każdej strony. Drugi sposób polega na rozbiciu testów na różne etapy, czyli autoryzacja, authenticator, injection, kontrola po stronie klienta, logika aplikacji.
A teraz co, jak chcę kurwa skopiować? Ciekawe, czy się uda, tak? Nie wiem, czy to jest w pokoju, czy będzie potem wymagane, czy nie będzie wymagane. Nie sprawdzałem tego, ale zobaczymy. Raz, dwa, trzy, cztery. Netcat minus alfa 1p, raz, dwa, trzy, cztery. Ciekawe, czy to się uda, tak? Nawet... Halo? Spierdalaj. O, dziękuję. Kali... Try hack me. Pięknie. Secure PHP reverse shell. File is okay to upload. Dobra, żeby to zrobić tak normalnie, to powinienem się sprawdzić. Dobra, znaczy może będzie później. Jak coś, to już jest wysłane, jest git. Okej, zacznę później. Upewnij się, że zrozumiesz zalety i wady każdej metodologii. No rozumiem te zalety i wady, tak mi się wydaje. I tu mamy authentication, czyli nasze poświadczenia. Okej. Uwierzytelnienie obejmuje testowanie mechanizmów i logiki, które pozwalają użytkownikom zalogować się do aplikacji jako zwykły użytkownik lub osoby z podwyższonymi uprawnieniami. Proces uwierzytelnienia zwykle obejmuje weryfikację użytkownika i odbywa się to, gdy użytkownik poda poprawne dane, w większości przypadków nazwy użytkownika i hasła. Uwierzytelnienie można przetestować w następujący sposób: brute force albo. A, to jest to samo jakby. W większości przypadków użytkownicy zwykle wybierają popularne hasła, które są dość łatwe do odgadnięcia. Może to być wszystko od nazwy użytkownika po nazwy zwierzątka. Atakujący może wysyłać. Może użyć słabych haseł na swoją korzyść, używając listy z odgadnięcia możliwych haseł użytkowników. Zarządzanie sesjami. Sesje to mechanizm, dzięki którym serwer zachowuje stan aplikacji. Jest to konieczne w aplikacjach, które muszą pamiętać użytkowników o transakcjach. W niektórych przypadkach sesje, które są przechowywane w plikach cookie, przechowują informacje o użytkownikach, takich jak poziom uprawnień. Ten stan może zmienić odesłać zwrot na serwer. Jaka jest nazwa użytkownika admin? Jestem hakerem? Jakie jest hasło admina? Czekajcie, bo ja pierdolne chyba. Admin, admin. Czy jestem hakerem? O kurwa. Jak to było takie zgadywanko, ale... Ha? Wystarczy. Jaka jest na pliku cookie, którym można manipulować? Czekajcie, bo coś mi tu kurwa śmierdzi. No właśnie, co jest kurwa? Co tu się odpierdala? Coś się zbugowało. O, tu jest. Dobra. Czyli ja po prostu w złym miejscu się logowałem, tak? Tak. A, i tu jest session teraz. Dobra. Okej, przepraszam. Ja to dupy. Jezus. Ale to jest źle zrobione. Albo ja coś źle robię, sorry, to może być zajebiście zrobione, tylko ja może, nie wiem, źle się nauczyłem. Jaka jest nazwa zalogowanego użytkownika? Ha. Tu mamy jakiś błędzik PHP.
create page równa się, a mogę wziąć page równa się ls? ls. A jakbym teraz wziął to? A jakbym wziął teraz shella? A jednak nie. A jeszcze bym zrobił tak? Przez dwa? No ty kurwo. Nie, dobra. Nazwa zalogowanego użytkownika. Zaraz. Admin? Nie, dobra, sorry. Jak ja to mam zrobić? Tutaj coś? Create an account. Kurwa. No już. Zabuduję jeszcze kiedyś, proszę? Kurwa, w Chromie to działa lepiej. Aha, to nie działa w ogóle. Zajebiście. W Chromie to działa fajnie. Bob, sample user pictures. 3. Kurwa. Bob's picture. Ale Bob nie jest na 5 liter, co nie? No nie jest na 5 liter. Scanner 2. Skaner 3, skaner 4, skaner 5, banda. To nie jest banda. Nie chcę tego otwierać. Też nie. Bryce? To jesteś Bryce. A co była podpowiedź? Have you triggered using... Nie próbowałem. Okej. Okay. Jakie jest odpowiednie hasło do nazwy użytkownika? Pewnie to samo, ja? Tak zgadłem. Couldn't the user... Okej. Okay. XSS. Ja tego nie robię tak, jak się powinno robić. XSS to luka polegająca na umieszczeniu złośliwego kodu JavaScript zaufanych w witrinach internetowych. Gdy osoba atakująca wprowadzi złośliwy kod JavaScript, czasami przeglądarka nie będzie wiedziała, czy jej ufać, uruchomi skrypt, korzystając z tego exploita, osoba atakująca może kraść informacje z sesji, plików cookie, arbitralnie przekierowywać użytkowników na własne strony w celu wyłudzenia informacji. Istnieje kilka typów XSS, persistent no reflected, no persistent reflected. W pierwszym, czyli tak zwanych trwałych, tutaj ładunek został zapisany w bazie danych, a gdy serwer struktura przekaże dane z bazy danych na stronę internetową, wykonywany jest ładunek albo skrypt. No i ten reflected, czyli odbity. W tym przypadku ładunek XSS jest zwykle tworzony przy użyciu złośliwego łącza, nie jest przechowywany. Można wywołać JavaScript, aby wykonać przy użyciu różnych ładunków. HTML to jest dobra lista ładunków. Zobaczmy, co my tu mamy. Przetestuj XSS-a na pasku wyszukiwania, czyli tutaj. Dobra. O, ty będzie. A weźmy takiego typowego. Jest, działa. Przetestuj XSS-a na księdze gości. Name Bartek. Aaaa.
To jest XSS. Działa. I teraz jak sobie wejdę, będą teraz znowu dwa. Świetnie, działa. Gdzie jeszcze miałem przetestować? Działa. Sprawdź za formularzem flasha na stronie głównej. O, tu nie działa. Ale. O, a może tutaj coś będzie? Dobra, nie wiem, gdzie to jest, ale wiemy, że jest. Dobra, injection. Ataki injection. Mają miejsce, gdy użytkownicy wprowadzają dane, a dane te są przechowywane, przetwarzane lub interpretowane przez serwer. Injection występuje najczęściej, gdy dane dostarczane przez użytkownika nie są sprawdzane lub oczyszczane przez serwer. Typowe ataki injection obejmują SQL injection. Te ataki mają miejsce, gdy użytkownicy udostępniają złośliwe dane, które są przetwarzane przez instrukcje SQL na serwerze. Instrukcje SQL są zwykle używane do. Ja też coś chcę zrobić. Są przetwarzane na serwerze, są zwykle używane do interakcji z bazami danych, wprowadzając złośliwe dane wejściowe. Użytkownicy mogą odczytać, modyfikować, a nawet usuwać dane w tych bazach danych. Te ataki są zwykle powszechne, ponieważ programiści nie używają zapytań parametrycznych. Więcej informacji o SQL może znaleźć, SQL Injection może znaleźć tutaj. Oczywiście o OWASP. No i mamy comment injection. Te ataki zwykle mają miejsce, gdy użytkownicy udostępniają złośliwe dane, które są przechowywane jako polecenia systemowe na serwerze sieci web. Za pomocą tego ataku użytkownicy mogą wykonać dowolne polecenie w systemie i wykonać złośliwe działania, takie jak odczytanie haszy i kluczy prywatnych. Więcej informacji można znaleźć tutaj, oczywiście o was. Ataki injection zwykle obejmują przekazywanie danych wejściowych do aplikacji. W większości przypadków dane wejściowe mogą być wprowadzane przez pole tekstowe w formularzu, ale w innych przypadkach może to być wszystko, do czego użytkownik ma dostęp i jest interpretowane przez serwer. Na przykład nagłówki HTTP, wyłącznie pola wejściowe. Wykonaj wstrzyknięcie polecenia w polu sprawdzenia hasła. Comment injection, a nie SQL injection? W polu sprawdzenia hasła. Gdzie ty kurwa jesteś? Ale. Się nie udało. Tu się udało. Ciekawe, jak kto jest zalogowany. Hello, sample user. Tylko comment injection ma być. Kurwa, jak? Ja coś za głupi jestem znowu? Chyba tak. O, nawet nie ma tej strony. Czemu się tu coś nie pojebało? Czekaj, ja w ogóle chciałem zrobić coś takiego. Tak, z ciekawości, ja? Dla zabawy. Czy jakbym wszedł tutaj,
I zrobił tak. 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 I teraz zrobiłbym tak. Jeden, jeden na przykład. Login. Teraz sobie wziął save item. I ty się nazywasz web application. Tak. Mnie ciekawi, czy tu coś wykryje. Tak z ciekawości. To już przestań się nasłuchiwać. Tak, na wszelki. Dobra. No, ja się tu pobawię. Dobra, wiecie, to nie chce mi się na to czekać. Ale chyba wiem, jak to trzeba było zrobić. W sensie mam takie wrażenie, że to trzeba było. Się tu wyłącz się. To trzeba było coś w tym stylu. No już, już, wyluzuj. Recent. Dlaczego ja tak se chcę utrudniać wszystko? Mogłem se prosto pierdolnąć. Teraz? Proszę. Tak, weź. Co ja mam skopiowane? To. Dobra, anuluj to. Nie chcę mi się na to czekać. Quit. Czy ja teraz to zjebałem? No nie, no weź. Ale serio? To ty se kurwa kpisz ze mnie teraz. No bo ja technicznie wykonałem SQLi. No proszę. O. Dlatego chyba nie powinienem mieć dostępu. Świetnie, działa. Logout. I z tego, co mi się wydaje, to powinno być coś w stylu taki register. I se tworzymy usera. Takiego ładnego. Create account. Udało się. Who got the similar name to you? O, właśnie. No i tu mamy wszystkich userów, którzy są. Jak widzicie teraz, o to, jak mi się wydaje, chodziło. Bo teraz wszystkim zmieniliśmy hasło w naszej bazie danych. Tak przy okazji. No, o to chyba chodziło, tak mi się wydaje, więc sobie kliknę. Ja bym myślał, że to jest git, co ja? No. Różne wady logiczne. Miss konfiguracji, wady, coś takiego. Aplikacje mogą również mieć luki z powodu błędnej logiki. Pewna część aplikacji może nie działa zgodnie z oczekiwaniami z powodu błędów w jej zaprogramowaniu. Sposób, w jaki może wykryć te wady, polega na przetestowaniu tych komponentów i próbie zrozumienia, jak mają działać. Chyba o to chodziło. Po wykonaniu czynności przetestuj te komponenty w taki sposób, że programista nie zamierza ich używać, na przykład przekierowanie liczb zamiast liter, próba literacji w zakresie liczb i tak dalej. Czyli to, co ja robiłem tutaj, że widzieliście, mieliśmy tych na przykład tak. Ja wchodziłem tutaj. O to chyba chodziło, że tak nie powinniśmy móc tego widzieć, jak mi się wydaje. Bla, bla. Manipulacje parametrami są zwykle wartością przekazaną z zapytań, na przykład w adresie URL ID1. Parametr ID to wartość, czasami programiści mogą nieprawidłowo mapować zasoby za pomocą parametrów, więc osoba atakująca może wprowadzić różne wartości, uzyskać dostęp do zasobów, do których nie powinno być dostępu. Przechodzenie do katalogu. Osoba atakująca może uzyskać dostęp do plików spoza głównego katalogu www z powodu nieprawidłowej kontroli dostępu, manipulując zmiennymi, które mogą mieć ścieżkę do pliku, na przykład dodanie tego. O, w sumie nie pomyślałem, żeby tutaj dodać. Przejść go do katalogu wyżej, więc informacje można znaleźć tutaj. Tak ciekawe, czy będzie coś. A, tu znika od razu. Ale w innym pewnie się da, na przykład. Tutaj. A też znika. A to kurde, ciekawe. Siłowe przeglądanie. W tym przypadku osoba atakująca ma dostęp do zaostrzonych. Do czego? Do zastrzeżonej zawartości, która również może zostać usunięta z mapy bez aplikacji, bez brutalne wymuszenie za pomocą różnych adresów URL i linków. Można to zrobić za pomocą ustawionych
słowników lub listy słów przy pomocy narzędzi takich jak Deer Search albo GoBuster. Więcej informacji można znaleźć tutaj o Was oczywiście. Znajdź podatność na manipulację parametrami. No to znalazłem, to już jest ta podatność. Dalej. Znajdź lukę umożliwiającą przechodzenie bez katalogi. Tutaj nie. Czy tu coś jest? Nie wydaje mi się. Czy tutaj coś jest? Tu coś może być. W tagu albo w tytule. Dobra, dajmy tak. Dajmy tag. Dupa. Nazwijmy cię Dupa 1. I tytuł damy ci Dupa 1. Price. Tak. I zaplodujmy to na przykład. Upload file. Pictures view. Dobra. Dajmy sobie teraz. Czekajcie, bo tu mamy, patrzcie, mamy pictures view. Ok. Nazwijmy cię teraz tak. Pictures. I nazwijmy cię shell.php. Teraz tytuł dajmy shell. No i wartości damy, ja wiem, znowu raz, dwa teraz. Uploadujemy ciebie. Zjebałem, nie? Cannot move picture. Page stores, page stores. A. Dobra, po mękach i trudach zrozumiałem, o co chodzi w tym zadaniu. Nie wiem, może dla niektórych to jest oczywiste. Mamy tutaj podfolder i mamy jakiś plik, na przykład tu jest similar PHP. W tym wypadku możemy się go dostać tutaj i tu mamy na przykład similar, o. Ten plik, prawda?
No i users, ja cię nazwałem similar PHP, to similar, price, cokolwiek, no może trochę mniej, nie wiem jak to działa. I w tym momencie możemy sobie ten pliczek nadpisać, tu mamy config id 4. Dobra, ale o to chodziło w tym zadaniu. Świetnie. Dobra, teraz mamy find the false, znajdź lukę w siłowym wyszukiwaniu. Znowuć akces do obrazu z ograniczeniami. Przy okazji tutaj wyżej było coś w stylu picture upload PHP page. Dobra. Znaczy, no tu mamy na przykład to. Ja znalazłem coś takiego ostatnio, że tu w pictures mamy różne rzeczy, na przykład height quality, conflict view, conflict. I tu się różne rzeczy mogą nadpisać, znaczy mogą się pokazywać. Jak ostatnio sobie właśnie przeglądałem. Tutaj też. Tak przy okazji znalazłem reverse shella tutaj. Gdzie ty byłeś? W upload i tu masz, czy jest to similar dwójki. Tylko że to jest. No moja API. Tylko kilka tych linii jak się komentuje. Trochę sporo. To trochę więcej niż powinno chyba, nie? Okej. Okay. Dobra, wydaje mi się, że mi się to udało dokonać. Albo nie. W sensie, kiedy dodamy do karty i klikamy Continue to Confirm, tu mamy, widzicie, taki link Height Quality PHP z tym kluczem. Kurwa. Ja tu próbowałem to wykonać, ale tu mi się zepsuło. Tu próbowałem tak ręcznie wykonać, ale mi nie szło, bo tu jakiś key dodatkowy jest. Tu widzicie, mamy Height Quality, a kiedy to otwieramy normalnie, to jest po prostu z view. No, z view. Jest. Teraz błąd logiczny polegający na tym, żeby zdobyć coś za darmo. Dobra, znalazłem ten błąd logiczny. Tak mi się wydaje. Troszkę minęło, nie? Wracając. Tutaj jak sobie wejdziemy na stronę główną, tylko że to musi być niezalogowani. W sensie tutaj musimy wejść w home. What is going on today? Tu. I co, możemy klikać dni, co nie? Dzisiaj widzicie 28 października. I co, klikamy, klikamy, klikamy. I nagle pokazują się kod rabatowy na 10%. Tak z ciekawości sobie usunąłem datę i oczywiście liczę od 1 stycznia 97. Jak to typowy PHP, nie? No i w końcu to zrobi. No i dobra, to co możemy wyłączyć, ten kod już mamy, tak? Dodałem coś do koszyka i na przykład, jak widzicie, mamy tutaj 10% off. Dam continue to confirmation. Mamy 29,16. Zadamy kilka, na przykład jeszcze 3, nie wiem, albo 2, bo coś to laguje, nie chce mi się czekać. Mamy 23,6. Jakbyśmy tak dodali jeszcze dużo, prawdopodobnie można by po prostu wydać 1. No i tak mi się wydaje, że to jest błąd logiczny w sumie działania aplikacji. Trochę minęły czasy, widzicie. No dobra, tyle. Zajęło mi to dłużej niż powinno. Nie były dla mnie takie typowe zadanka, jak zwyczaj robiłem, ale się czegoś nauczyłem na pewno. Dziękuję za uwagę i na razie.